Nie szybko życie wróci do normy, przynajmniej w ratuszu. Obecne przepisy, które są wprowadzone, mówią o tym, że mamy nakaz pracy zdalnej do 29 listopada. Zatem to jest jakby na razie taki termin graniczny, który nas obowiązuje. Zatem na pewno do tego dnia nic się w pracy urzędu nie zmieni i urząd będzie funkcjonował tak jak przez ostatnich kilka tygodni, czyli w formie zdalnej. Zatem wszystkie czynności, które można załatwić w urzędzie, można z nim załatwić nadal, natomiast można to zrobić tylko i wyłącznie w formie korespondencyjnej bądź elektronicznej, do czego serdecznie zachęcamy mieszkańców. Obowiązkowa zdalna praca to nie jedyny powód utrudnień i ograniczeń. Drugi to zdziesiątkowane epidemią kadry magistratu. Najtrudniejsza sytuacja jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. W innych sprawach, które no, są sprawami niecierpiącymi zwłoki, a potrzebują bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, jak najbardziej zapraszamy do urzędu. Jest taka możliwość i takie osoby są codziennie na bieżąco obsługiwane. To są przede wszystkim kwestie związane z sprawami załatwionymi w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy też w Wydziale Spraw Obywatelskich. Przede wszystkim akty zgonu, akty narodzin, akty małżeństw, czy też wydanie dowodów osobistych. Zatem to są takie sprawy, z którymi głównie tutaj mieszkańcy zgłaszają się osobiście. Jak informuje Kamil Sznel, mimo tej niezwykle trudnej sytuacji i wbrew informacjom podawanym przez niektóre media, nadal są udzielane śluby. Jest ich niewiele, maksymalnie 2-3 w tygodniu, ale jednak, bowiem jedyną pracującą osobą w tej komórce ratusza jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jak nas poinformował sekretarz miasta, najbliższe ceremonie ślubne odbędą się również w bieżącym tygodniu. W opinii prezydenta miasta, w skali kraju i miasta nastąpiła pewnego rodzaju stabilizacja. Ale za wcześnie jest, by nazwać to poprawą. Budujące jest to, że jakby nie przybywa tych zachorowań z dnia na dzień coraz więcej. Natomiast cały czas te zachorowania się pojawiają i myślę, że ten fakt powoduje jedno. Nie ma myślę na razie o tym, by się łudzić, że wrócimy do jako takiej normalności w grudniu. Osobiście uważam, że jeżeli taka liczba zakażeń będzie się utrzymywała zarówno w kraju, jak i w Polsce, to niestety również cały grudzień będzie nas czekała dalej ta seria różnego rodzaju zakazów i obostrzeń, które mamy do tej pory i oby nie było ich więcej. Tego życzyłbym wszystkim mieszkańcom Suwałk.